Cześć, nazywam się Michał Coll. Jesteśmy niedaleko Drawska Pomorskiego, w pięknym miejscu, bardzo malowniczym, nad jeziorem, na polu kempingowym, gdzie zjechało się ponad 200 rajderów. Start w Enduro Rally 24 to jest chyba moment, na który wszyscy czekają, bo niewątpliwie jest to największa tego typu impreza w Polsce, która będzie odbywać się jak miało to miejsce w zeszłym roku na poligonie w Drawsku Pomorskim, który jest największym poligonem, co ciekawe, w Europie. Klimat samej imprezy jest absolutnie niepowtarzalny, dlatego że prawdopodobnie 95% uczestników, czyli ponad 200 rajderów, jest zlokalizowany w resorcie, zarówno w części hotelowej, jak i na polu kempingowym. Jak widzicie, w tle namiotów jest tutaj cała masa. Ludzie przyjeżdżają i kamperami, i motocyklami z własnymi namiotami, więc wszyscy jesteśmy tutaj skupieni na tym polu i atmosfera jest absolutnie niesamowita. Wszyscy uczestnicy, jestem przekonany, to są osoby, które niejednokrotnie już startowały w różnych imprezach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Widziałem wiele naklejek z różnych rajdów, od Hellas Rally po Albania Rally, więc poziom na pewno będzie bardzo wysoki, ze względu przede wszystkim na to, że ten rajd jest rajdem bardzo trudnym. Odcinki są bardzo długie, roadbook jest przygotowany profesjonalnie, mamy aplikację, na której jedziemy, i fenomenalne miejsce do trenowania, do tego, żeby później móc startować w innych rajdach. Może nie w Polsce, bo tak jak wspomniałem, to jest chyba jeden z nielicznych albo jedyny taki rajd, ale za granicą są weekendowe i dłuższe, na których po takich doświadczeniach i nauce tutaj na poligonie można się dalej bardzo fajnie rozwijać. Zjechało się ponad 200 rajderów, którzy będą podzieleni na cztery różne klasy, ale de facto będzie też fenomenalna klasa Dakar Legend, 20 motocykli w tej klasie. Startujemy od prologu, na którym będzie ustawiona lista startowa w poszczególnych klasach. I przez cały dzisiejszy dzień i całą sobotę będziemy tam rywalizować na bardzo długich odcinkach. Najdłuższy odcinek, jak dobrze pamiętam, będzie miał grubo ponad 100 km. Będę miał przyjemność startować na KTM-ie 890 RC Adventure. Jestem bardzo ciekaw, jak ten motocykl się będzie spisywał na odcinkach specjalnych tego rajdu. No, szczerze mówiąc, to jestem przekonany, że znacząco będzie przewyższał umiejętności moje, ale będę się starał jak najwięcej fanów mieć z tej jazdy. Co ciekawe, przed samym startem wymieniliśmy opony na Dunlopy, Rally Ride'y. Też jestem ciekaw, jak się na tej oponie będzie jechało. Na poligonie jest prawdopodobnie sucho. Na pewno będzie bardzo duże wyzwanie, które będzie polegało na jeździe w totalnym kurzu. Piasek, ze względu na to, że nie padało tutaj od wielu tygodni, jest nieprawdopodobnie miękki, więc warunki będą trudne, więc będę miał możliwość przetestować ten motocykl naprawdę w wybitnie trudnych warunkach. Ale krótko mówiąc, jestem spokojny, bo zarówno motocykl, jak i opony spokojnie dadzą radę, bo są de facto do tego stworzone. What we came for, revolution.
Wczoraj było fantastycznie. Zaczęliśmy dzień od prologu, który miał za zadanie ustawić listę startową do pierwszego odcinka. Prolog był wymagający, bo było bardzo miękko, nie było żadnych opadów, więc ten piach był nieprawdopodobnie sypki, głęboki i potwornie się kurzyło, ale generalnie poza jakimś tam biednym błędem, gdzie musiałem skorygować trasę, to poszło bardzo dobrze. Sam odcinek to jest już specjalny, pierwszy, to już jest zmiana pogody, bo mieliśmy burzę z piorunami i taki mocny opad deszczu tutaj w bazie, więc z bazy wyjeżdżaliśmy w totalnym deszczu, ale już na odcinku żeśmy się rozbierali z kurtek przeciwdeszczowych, bo przestało padać. OS, z tego co pamiętam, miał ponad 60 czy 70 km, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bardzo fajny, urozmaicony i po otwartej przestrzeni wjeżdżaliśmy do lasu. Głęboki piach w jednej części poligonu był zmoczony, więc bardzo fajna przyczepność i dużo łatwiej się jechało. W innej części poligonu był tak samo sypki jak przed burzą, czyli to oznaczało, że nie wszędzie ten deszcz dotarł. Na odcinkach w lesie okazało się, że stoją kałuże, jest błoto, jest bardzo ślisko, sporo gliny, więc jak zawsze tutaj na poligonie w Drawsku teren bardzo mocno urozmaicony. Nocny odcinek, który jest poza kwalifikacją, to jest puchar Diversa. Ku mojemu zdziwieniu było chyba ponad 60 czy 70 motocykli na tym nocnym odcinku. Słyszałem od wielu osób, które startowało, że było rzeczywiście ciężko, że jednak jazda w nocy to jest dodatkowe utrudnienie, zwłaszcza, że bo było bardzo dużo kurzu, w nocy zrobiła się totalna mgła, więc rzeczywiście warunki ekstremalne. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszego dnia odcinek był bardzo ciekawy, zwłaszcza na początku, gdzie miałem sporo zawodników do wyprzedzania, bo organizator zdecydował, że startujemy zgodnie z kolejnością z prologu, a nie z po wynikach pierwszego odcinka, no więc znowu na samym początku miałem parę motocykli do wyprzedzenia. Później niestety wpadłem na jednych z zakrętów, wypadłem z trasy, wpadłem w takie duże koleiny i patrząc na roadbook, zbliżając się do kolejnej kratki, zorientowałem się, że straciłem telefon. Czyli nie miałem telefonu, nie miałem roadbooka, bo jadę na aplikacji z roadbookiem, więc zacząłem jeździć, cofnąłem się, zacząłem krążyć, szukać tego telefonu, żeby móc dalej jechać. Przez dłuższy okres czasu nie mogłem go znaleźć. Co się okazało, straciłem z uchwytu telefon, ale telefon wisiał cały czas na kablu i dopiero po kilkunastu minutach poczułem uderzenie w but i okazało się, że telefon odpiął się od kabla, spadł, więc przymocowałem go na taśmę, zacząłem gonić stawkę, znowu musiałem odrabiać, wyprzedzać motocykle.
I w połowie trasy, po około 30 kilometrach, nagle zblokowało mi się tylne koło. No więc spodziewałem się, że po prostu wkręcił mi się drut, co niestety jest tutaj dosyć częstą sytuacją. Zacząłem go obcęgami, które miałem na wyposażeniu, wycinać. Udało mi się odblokować po dłuższym czasie te koło. Niestety zepsułem te obcęgi. I generalnie no już było po rajdzie, więc udałem się szybko do bazy, żeby to wszystko naprawić, pourywać to, co się naderwało. I generalnie robię serwis i się szykuję do dzisiejszego ostatniego odcinka, który będzie najdłuższy, bodajże 117 km, ostatni OS w dzisiejszym dniu. No mam nadzieję, że limit pecha już wyczerpałem i nic się nie będzie działo do końca dnia. Masakra. W którymś tam momencie, jak zaczęło lać, to lało tak nieprawdopodobnie, że mi nawigacja zgłupiała, bo krople przewijały mi roadbook. I po prostu namęczyłem się z tym nieprawdopodobnie, bo cały czas musiałem od początku wracać do kilometra. Później już stwierdziłem, że idę śladem. Doszedłem jakichś chłopaków, no i za nimi pociągnąłem, ale co chwilę wszyscy się gubili nieprawdopodobnie. I na samym końcu, jak już trochę przestało padać, znowu odpaliłem nawigację i już dojechałem do mety, ale hardcore. Dzisiaj hardcore, bo ten deszcz po prostu w którymś momencie zrobił totalne bagno z tej trasy i rzeczywiście jechaliśmy, nie wiem, po 20 na godzinę, stając cały czas bokiem, więc arcytrudny dzisiejszy ten odcinek, ale super, bo 90 km nawinięte OS-u, więc bomba. Rajd generalnie super, no bo chyba chodzi o to, żeby polatać po prostu kilometry, OS-y rajdowe, kilometrów jak najwięcej na poligonie nawinąć, więc pod tym kątem Mistrzostwo Świata. Pogoda w kratkę, bo i totalny kurz, później totalne błoto, więc po prostu totalny miks. Masę fenomenalnych ludzi trzymających ogień, więc generalnie fenomenalna impreza. Na pewno będę za rok.